Cześć wszystkim, tutaj Windy w Podze. Też widzimy się windami w Galerii Metropolia i windami na Pusypak Hardens Brzeszcz. Zapraszam. Zrobiam ten film ze względu na oddzielne filmy. Bardzo słabą jakość, mała ilość w górę i mała ilość w świetle. Jedziemy sobie na czwarte. Ale ma ładne przyciski. Będziemy na minus jeden, wstrzymujemy nagranie i czekamy na drugą windę. Pierwsze piętro. To jest druga winda. Idziemy sobie na czwarte. Idziemy dalej. A tutaj mamy dwa kolejne główne Schindlery koło siebie. Nie są to Schindlery Eurolich, to Schindlery 3300 albo 5500. Jedziemy. Piętro czwarte. Co ciekawe, te windy już nie jadą na minus jeden. Poprzednie jechały. Poziom zero.
drugą windę. Jedziemy. Piętro czwarte. Mamy 0. Idziemy dalej. Poziom 0. No tutaj mamy kolejne dwie główne windy. Co ciekawe. Te windy są dwustronne. Jedziemy. Są to szinglady Eurolifty. Idziemy na minus 1 i czekamy tam na drugiego Schindlera. Niestety na minus 1 stał ochroniarz. No i no nie wiem, gdzie ja mam zjechać. Zjadę, nie wiem, zjadę na 0 już. Się boję, bo może być przypał. Nam wszedł w moją stronę. Idziemy na 0, bo nie chcę ryzykować tam. On stał. Wstrzymujemy nagranie i idziemy dalej. Jak zjedziemy na 0? Mamy 0. A tutaj, moi drodzy, mamy serwisowego Schindlera.
Już jedzie. Tak wygląda kabina. Minus jeden. Jedziemy. Fajne ma oświetlenie. O, myślałem, że zatrzymała na trzecim. Gdzie tu są? A, tu są dane dźwigu. Wracamy na czwarte. Piętro. Idziemy dalej. Tutaj kolejny Schindler. On jest dwustronny już. Piętro czwarte. Idziemy na zero. Wjedziemy sobie, nie wiem, zobaczymy gdzie wjedziemy. Wstrzymamy nagranie i udamy się dalej. Poziom zero. Dobra, na czwarte jedziemy. Piętro czwarte. Dobra, wysiadamy. Idziemy dalej. Tutaj mamy kolejnego Schindlera. Tym razem jest to Schindler 5500. Oby działał. Działa. Szczęście. Ale upał. Mm-hmm.
Idziemy na drugie, otrzymujemy nagranie. Udajemy się na dworzec PKP Gdańsk-Brzeszcz. Ta winda, no, masakra, ona się bardzo często zacina, no niestety. Dobra, idziemy na dworzec PKP Gdańsk-Brzeszcz. Teraz znajdujemy się na dworzec PKP Gdańsk-Brzeszcz. Już Otisa, nie Schindlera. Jedziemy. Jadę wyżej, bo tam typki chyba się pruły do mnie. Dobra. Idziemy dalej. Mamy drugiego Otisa. Mamy trzeciego Otisa. No to wysiadam tutaj, sobie poczekam chwilę. To zaraz do was wracam.
Tutaj mamy nie Otisa, a Klemana. Niestety on też często nawala, ale dobra, jedziemy. No. Jedziemy, obym się w nim nie zaciął. No nie. Jedziemy. No, naprawiony wyświetlacz. Co ciekawe. Mamy czwartą gwizdę od Genesis. Tutaj mamy piątą windę od Genesis. Pójdziemy nagrać Klemana i to już będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Czyli tak, Lift Tour, Galeria Metropolia i dworzec PKP Gdańsk-Brzeszcz. Mamy Klemana. To już będzie na tyle, jeżeli chodzi o Lift Tour. Dajcie znać w komentarzu, które windy były najlepsze. Dzięki za obejrzenie. Cześć.